Wizja jest podstawą, czyli rzeczywiście trzeba wiedzieć, w którym kierunku się idzie. Trzeba mieć wizję zmieniania świata. To jest ten motor, to jest ta energia, od którego się wszystko zaczyna. Sławek jest wizjonerem, a oprócz tego otacza się ludźmi, którzy rzeczywiście pomagają mu osiągnąć cele, które chce realizować. Sławek jest bardzo szczególną osobą, jeżeli chodzi o taką wytrwałość w rzeczach, do których dąży. Natomiast oprócz tego ma tą drugą cechę, że słucha ludzi. I to w ogóle w polskim społeczeństwie nie jest takie częste. Czyli z jednej strony to zdeterminowanie w realizacji swoich celów, ale z drugiej strony słuchanie ludzi. To połączenie tych dwóch cech to jest bardzo dobry znak na przyszłość. Jestem przyjacielem Sławka, ale z drugiej strony patrzę krytycznie na to, co robi. Patrząc krytycznie na to, co robi, widzę, że dokładnie jego wartości są takie jak moje. Dialog, inicjatywa społeczna to są rzeczy, które leżą Sławkowi na sercu nie od ostatniego pół roku, tylko od ostatnich 10 lat. I bardzo dobrze byłoby, gdyby Sławek został prezydentem.